Mam nadzieję. Chyba tak. Także witam was bardzo serdecznie w tym nietypowym widoku, bo takich filmików nie nagrywam za często, a w zasadzie wcale. W sumie to mój pierwszy taki, także nie czepiajcie się, jak będę gadał jakieś głupoty, no bo po prostu jest to nagrywane na spontanie w ten piękny, piątkowy wieczór już w zasadzie, bo mamy 18:20. Jedziemy trochę polatać, bo jak widzieliście wcześniej, myliśmy DRZ, bo ostatnio troszeczkę jeździłem nią w terenie i mi się trochę zabrudziła. Także taka lekka niespodzianka po tych prawie 3 miesiącach braku filmów na kanale, czego ich nie było. Jednym z najważniejszych było to, że mi się nie chciało. Tak, przyznaję się bez bicia. Druga sprawa to jest to, że wcześniej nagrywałem takie filmiki typowo z muzyką i tym podobne. A żeby takie coś nagrać, jest potrzebny gość od gimbala, jest potrzebny ziomek od samochodu, no to nie jest taka łatwa sprawa. Znaczy, wiadomo, no przez prawie 3 miesiące można było się umówić, ale no cóż, mówi się trudno. W każdym razie te filmiki też będą. Oczywiście też z nich nie zrezygnuję. Co tam przez te 3 miesiące się pozmieniało? No na pewno DRZ-a się zmieniła, jak od razu można zauważyć. Troszkę się pozmieniało. Potem staniemy to wszystko, powiem co dokładnie, gdzie, jak. Z takich informacji jeszcze na bieżąco. Założyłem fanpage jakieś 1,5 miesiąca temu na Facebooku. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Będzie link w opisie. Tam naprawdę dużo, dużo więcej się dzieje niż na kanale. Wiadomo, jakieś zdjęcia czy inne tego typu rzeczy. Także jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. I o tak, nic wielkiego się nie działo. Może lekki progres, jeśli chodzi o jazdę na jednym kole, ale to też wiadomo, kokosów nie ma. Skoczymy, przelecimy się po mieście trochę. Teraz ciężko, jeśli chodzi o jazdę na mieście, bo no bo czepia się policja, jak inaczej to można nazwać. Czepiają się, kontrolują. Ja już w tym roku miałem 10 kontroli, z ręką na sercu 10 razy mnie kontrolowali. Pijali się, wiadomo, o wydech, bo na najcichszych nie należy, ale też szukali już takich bzdetów typu, że kierunki nie mają homologacji, chociaż wiadomo, wchodzi się na Allegro, wszystko. Kierunki, homologacja, wszystko jest, panie! No a potem takie kwiatki wychodzą. No ale tak czy siak udało się uniknąć tych mandatów. Dlatego też tak za często po mieście, zwłaszcza wieczorem, bo teraz jeszcze jest no 18, ale jak się jedzie tam już w nocy w zasadzie, no 22 to już nie taki wieczór, czy nawet po północy, to już jest masakra. Kurde, jaki dzisiaj ruch. Jest piątek, godzina 18:30, a jest taki ruch. W ogóle
dajcie znać, jak wam się spodoba taki rodzaj filmików, bo też nie wiem, tak na siłę wrzucać i żeby to nie było w ogóle oglądane, to też bez sensu. Także możecie też zadawać pytania, bo pod ostatnimi filmami, no wiadomo, 3 miesiące temu, ale pojawiały się pytania, na które odpowiadałem w komentarzu, ale teraz mógłbym zrobić takie pseudo Q&A i moglibyśmy sobie podpowiadać na jakieś pytania najciekawsze, co myślę, że byłoby fajną sprawą. That's the sound of the police. Jak cichutko przed policją. No właśnie o tym mówię, no zaraz się będą czepiać, że głośny wydech. Dlatego trzeba cichutko. Tej policji tutaj jest, no masakra. Drugi radiowóz już. I na kolano. Ten jak się rozpędził, kurna. Dobra. Chwila przerwy była, ale no dla was to sekunda, ale dla mnie kilka minut, bo oczywiście państwo rowerzyści przyjechali. Musieli sobie zrobić akurat postój tu, gdzie ja stoję. No ale tak, wracając, co się pozmieniało? Przede wszystkim nowe plastiki. Bak ten sam, tylko że pomalowany na czarno. Oprócz plastików, no to wiadomo, okleina. Tu macie tego pana odpowiedzialnego za tą okleinę. Polecam bardzo serdecznie, bo już trochę jeździłem i nawet się nie odkleja. Nawet. Co tam jeszcze? No wiadomo, no jakieś bzdety typu takie osłonki czy takie uchwyty. Oho, chyba ktoś jedzie. Uchwyty na przewody. No to wiadomo, do takich rzeczy nie liczę. Zmienił się uchwyt na rejestrację, bo wcześniej miałem tutaj, teraz go troszeczkę schowałem. Tablica oczywiście już po przejściach, jak można zauważyć. Dzisiaj ją wyprostowałem i mam nadzieję, że już taka będzie do końca. No bo mówię, miałem wcześniej taki problem, że mówię, a ja to jestem jednak JPJP i zrobię sobie tablicę, która będzie się ruszać, te tak zwane uchwyty ruchome. Zazwyczaj są one tu i to polega na tym, że sobie można regulować. No i ja sobie tak zrobiłem tutaj. No i wiadomo, mówię, jak idziemy po mieście, to będzie fajnie, sobie będę miał na prosto, tylko oczywiście nie przewidziałem tego, że zawieszenie pracuje. No i tak pracowało, że mi wciągnęło tą tablicę i była tak powyginana. Ona już generalnie była po przejściach, a jeszcze po tym to już w ogóle. No i tak mniej więcej dwa razy, aż w końcu zdecydowałem, że ją jakoś wyprostuję, żeby to wyglądało. No i jakoś się trzyma. Na razie. Tam jeszcze paski na koła. No tam napisy sobie maznąłem, ale jak widać troszeczkę się to zmywa. Wiadomo, jak się jeździ, to się zmywa. O, kranika nie zakręciłem. Co jeszcze? No, wiadomo, filtr. Też nowy olej. No, zejdziesz. Swoją drogą pasowałoby go już chyba trochę umyć. Jeszcze. W sumie to chyba tyle. No wiadomo, jeszcze tutaj jakieś bzdety typu osłony chłodnicy, czy też naklejki jakieś na błotnik. No osłona tutaj też na czarno jest zrobiona. A z rzeczy, które jeszcze będą zrobione. A, zapomniałbym, jeszcze siedzenie. Siedzenie też jest odnowione. Oho, jadą już moi znajomi. Już słyszę. No, sobie nagrałem. No, bo nie dokończę. W końcu okazało się, że to jakieś randomowe ziomki. W sumie spoko. Gość jeden na Yamaszce 125 ścigu, drugi na Hondzie CBLC. Ale chwilę pogadaliśmy, spoko. Mam nadzieję, że teraz się uda dokończyć.
Mówiłem o tym, co jeszcze będę musiał zrobić w tym motocyklu, raczej co chciałbym zrobić. I co zrobiłem jeszcze wracając, to siedzenie. Siedzenie jest na nowo obszyte. Jak widzicie, troszeczkę taką niebieską nitką zeszalałem. Z haftami takimi na nowo. Myślę, że jest spoko, bo tam to już się rozrywało trochę. Także myślę, że jest ok. A z rzeczy, które jeszcze chciałbym zrobić. Na pewno wydech. Wydech w takim sensie, że tą wgniotkę wyciągnąć. Już mam taką całą tabliczkę nową, no ale nie ma sensu jej przyczepiać, jak jest takie, o, wiadomo, jakaś polerka, żeby to ładnie wyglądało. No idą mi już, to już jest pewne, idą mi nowe manetki. Te może nie są złe, ale no postanowiłem, że kupię sobie nowe. Z takimi końcówkami metalowymi, żeby w razie W, jakby się coś stało, żeby te końcówki tarły o ziemię. Klamki tak samo, razem z uchwytami, ta od sprzęgła, bo to już jest masakra, to co tutaj widzicie. Tak samo klamka hamulca razem z pompką od razu. Stalowy oplot, to też zamówiłem, bo na tym, no niby coś tam wychodzą stopale, ale wiecie, jakie są hamulce w DRZ-cie. Niby to hamuje, niby nie. A może stalowy oplot coś poprawi, bo na razie zacisku jeszcze nie zmieniałem, chociaż już się rozglądałem za jakimś czterotłoczkowym. I chyba tyle, jeśli chodzi o zmiany i o plany dalsze. Mam nadzieję, że chyba niczego nie pominąłem, ale znowu ktoś jedzie i być może to już jest znajomy. Zaraz coś polatamy na gumie, coś wam ponagrywam. Dobra, coś trzeba pogumować. Tu coś mnie znosi na lewo, nie wiem czemu. No i teraz mam kurde dylemat, bo nie lubię tak jeździć z plecami. Teraz coś może na stojąco. Źle sobie nogę ustawiłem, bo mi ucieka. O! Źle nogę miałem i mi uciekała z hamulca. Ale i tak się udało przejechać, w sumie dużo. Teraz może jakiegoś stopala. Kurde no. Chciałem oderwać rękę, ale mam takie spodnie, że mi się ześlizguje z kanapy. Z kitu. Prawie fail. Prawie. I chill na gumie. Ale powiem wam, że tam to się przestraszyłem. Tam generalnie jest piasek, ale ktoś go zamiótł stamtąd. Także chyba zakończymy już dzisiejszego pseudo motovloga. Także dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Może nie było to jakieś nie wiadomo co, ale lepsze to niż nic. Zapraszam was na fanpage, bo tam się dużo, dużo więcej dzieje. I co?
to by było chyba na tyle. Jakiś pożegnalny stopalik. Uff.